Ejka, cześć, siemanko, z tej strony ja. Dzisiaj wam przedstawię mój boombox Unitra Condor RM820S. Skąd go posiadam? Kupiłem dwie sztuki, jedna z przeznaczeniem na części. To jest ta druga, sprawna. Pomijając tutaj magnetofon, wszystko działa ładnie, pięknie. Wadami jest właśnie ten wspomniany już magnetofon niedziałający. Brak anteny. Pożółkła obudowa. No i w zasadzie to, jeśli chodzi o wady, to jest tyle. No i trochę trzeszczący już powolutku potencjometry. To już widać, że jeden guzik nie wypada. No mniejsza. I trochę presowana obudowa, ale to chyba już większość egzemplarzy to posiada. I tak, za dwa boomboxy zapłaciłem około 150 zł z wysyłką. Przyszły kurierem. I jeden leży w piwnicy rozłożony. Tutaj jest kilka części od niego, mianowicie jeden głośnik, już nie pamiętam który. Układ tutaj, ten o. Głowica z tym. Co jeszcze? Tylna klapa, bo stara była popękana dosyć mocno ze ślepką tutaj. No i przerobiony trochę pod oryginał oczywiście układ zasilania, gdyż tutaj był transformator uszkodzony i włączał się, ale po jakimś czasie się zaczynał wyłączać, co oznaczało zużycie tego transformatora. Po prostu nie trzymał napięcia, nie dawał takiego jak trzeba. Ja tutaj już zrobiłem tak jak trzeba, oczywiście pod izostat gniazdo schowkowe działa, działa również line in. Radio przystrojone przez poprzedniego użytkownika. W zasadzie przez poprzedniego, jeszcze poprzedniego, bo ja to kupiłem od firmy Made in Recycling, której plomba tu się znajduje oczywiście zerwana, bo nie da się otworzyć bez zrywania plomby, wszyscy to wiedzą. No i może pokażę, jak to działa powolutku. Mruknięcie. Teraz pokażę, jak to działa na wejściu line in. Przygotowałem tu już sobie telefon i kabelek, który jest podpięty. Pierwsza muzyka, od razu konkret. Tutaj wszystko na full i jedziemy z głośnością. Jak słychać, przy nieco większej głośności trochę zaczyna jakby zniekształcać dźwięk.
To może teraz Michael Jackson, Beat It. Jak widać, to nawet było przed tą trzecią kreseczką, więc jak widać, naprawdę fajnie to gra. Jestem zadowolony z zakupu oczywiście. Za takie pieniądze to naprawdę warto. Coś jeszcze może znajdę, żeby puścić ostatnią piosenkę. A to tam Sibul. Może nie Official, tylko Underground Remix. Myślę, że to będzie na tyle. Jak widać, naprawdę sprzęt fajnie gra. Oczywiście nie otrzymam takiej jakości dźwięku przez nagrywany telefon Nokia N8 jak przez realny dźwięk, ale naprawdę wierzcie mi na słowo, że dźwięk jest bardzo czysty, bardzo ładny, nie ma żadnych praktycznie zniekształceń. Teraz dla mnie to tak naprawdę cieszy słuch. Można spędzić przy takim sprzęcie godziny, zwłaszcza gdy magnetofon działa, bo wtedy można pobawić się w nagrywanie, przewijanie, odtwarzanie itd., itd. Sprzęt naprawdę fajny. Jak tak sprawdziłem wczoraj w internecie, ile on kosztuje, to ze sprawnym magnetofonem w stanie bardzo dobrym 400-500 zł, a z niesprawnym około 100-150 zł, więc naprawdę robiąc interes na 200, 150, 160 zł jakieś, to naprawdę nieźle na tym wyszedłem.
Tym bardziej, że jeszcze od drugiego gdzieś mam front tutaj. Może nie jest w idealnym stanie, ale jest cały ten przedni część obudowy. Coś tam jeszcze mi się poniewiera, chyba odbiornik UKF-u. Jakieś chyba jedna gałka gdzieś mam. Mianowicie od Wida chyba, nawet nie pamiętam. Na pewno nie ma w nim izostatu. Gdzieś mikrofony w nim jeszcze w tej obudowie chyba leżą, no ale to już nieważne. Pokrętło, tuning jeszcze chyba jest. Myślę, że to będzie na tyle. Widzieliście cały tutaj test dźwięku. Ja się z wami żegnam. Z tego miejsca zapraszam was na fanpage na Facebooku. Link będzie tradycyjnie w opisie tego filmu. Ja zapraszam również was do subskrybowania kanału oraz lajkowania. Ja się z wami żegnam. Cześć, siemanko. Nar.